Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Albert Wierzbicki, a to jest program, seria Historia w Szkole dla Początkujących, w skrócie HWDP, w której opowiadam Wam troszeczkę o historii Bliższego Wschodu, czyli państw byłego Związku Radzieckiego i okolic. Dzisiaj na tapet wyjeżdża temat w naszym trzecim odcinku, o którym chciałem opowiedzieć już bardzo dawno na tym kanale, jeszcze zanim ta seria w ogóle powstała, mianowicie temat rozpadu Związku Radzieckiego. Dlaczego on nie powstał do tej pory? Dlatego, że jest to temat, któremu poświęcono tysiące, dziesiątki tysięcy stron, publikacji, nie wiem, materiałów naukowych, monografii, książek, wspomnień, pamiętników, publikacji też w prasie, których no, nie sposób opowiedzieć w jednym filmiku. Po prostu materiału jest masa, materiału analizującego przyczyny, materiału analizującego przebieg i materiału analizującego skutki, dlatego ja postanowiłem, jeśli mam opowiedzieć o rozpadzie Związku Radzieckiego, to muszę to zawsze zrobić w niepełnym wymiarze, bo w pełnym wymiarze się po prostu tego nie da, nikt chyba jeszcze tego nigdy nie zrobił i wątpię, żeby kiedykolwiek się komukolwiek udało. Wydarzenia, o które dzisiaj zahaczymy, postaram się w przyszłości opowiedzieć szerzej, no bo pewnego rodzaju, nie wiem, protesty, rewolucje, które dzisiaj poruszymy, czy postacie, one zasługują na swój własny filmik 15-20-minutowy. Także dzisiaj postaram się wziąć wszystko ogólnie i... Okej, najważniejszą przyczyną upadku zazwyczaj, tak to działa, że była gospodarka, problemy gospodarcze Związku Radzieckiego. Związek Radziecki po II wojnie światowej był bardzo mocno nastawiony na wyścig zbrojeń, więc bardzo duża część produktu krajowego szła właśnie na zbrojenia. Co więcej, każda z republik Związku Radzieckiego i państw ościennych miała niezróżnicowaną gospodarkę. Znaczy kraj A zajmował się produktem X, kraj B zajmował się produktem Y, kraj C zajmował się produktem YZ. Tak, dlatego na przykład w jednym kraju mogło nie być ubrań, podczas gdy w drugim kraju była nadwyżka ubrań, tylko te ubrania szły do wszystkich innych republik i państw ościennych. W kraju C, nie wiem, na przykład w takiej Gruzji było dużo herbaty, ale na przykład Litwa nie produkowała w ogóle herbaty. I tak to mniej więcej wyglądało. Dlatego problemy gospodarcze zaczęły dotykać Związek Radziecki bardzo mocno w latach 70-tych, 80-tych, po prostu środki, które szły w gospodarkę albo były zarabiane z gospodarki, no szły nierównomiernie, w związku z czym wiele też przedsiębiorstw już u schyłku Związku Radzieckiego było nierentownych i tak naprawdę produkcja była podtrzymywana dlatego, żeby była podtrzymywana, czyli po prostu żeby działało, sztuka dla sztuki w pewnym stopniu. Na przykład w Rosji w latach 80. było podobnie jak w Polsce, też nie było niczego w sklepie oprócz chleba, czyli u nas było ocet, u nich był chleb. Nie pytajcie dlaczego, po prostu tak to wyglądało. I swoje trzy grosze dorzuciła też awaria w Czarnobylu. Awaria w Czarnobylu już nie była takim, nie wiem, ekonomiczną przyczyną rozpadu Związku Radzieckiego, to już było bardziej ideologiczne. Jak ktoś oglądał z Was, myślę, że duża część z Was oglądała serial Czarnobyl, wiecie jak to się mniej więcej wyglądało, w serialu jest to dość dobrze pokazane. Mianowicie tutaj po prostu państwo przegrało totalnie na polu informowania ludzi na temat rzeczy, które się dzieją w kraju i ludzie zaczęli gdzieś tam widzieć własnymi oczami, że coś jest nie tak, że państwo przed nami ukrywa pewne rzeczy. To spowodowało, że pod koniec lat 80. nasiliły się protesty, do których zaraz przejdziemy, ale przyczyną tego wszystkiego było coś, co, o czym ja już mówiłem w filmie o herbacie gruzińskiej. Przyczyną upadku ZSRR, jedną z wielu, było również to, że w produkcji, w gospodarce, w ogóle w rozliczaniu się przed jakimiś kierownikami, naczelnikami, dyrektorami, najważniejsze były wyniki. Znaczy wyniki trzeba było wyrobić na papierze, normy jakieś. Niekoniecznie przechodziły one na jakość, a mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że bardzo rzadko przekładały się one na jakość. Czyli produkowano jakąś ilość towaru, ten towar mógł być wadliwy, ale produkowano go tyle, ile trzeba. Czasem za dużo, za mało, to co też mówiłem o nierentowności fabryk. I tego typu, to się nazywa taka korupcja moralna, ona miała miejsce nie tylko w jakichś gospodarczych przedsiębiorstwach, ale również wśród władzy. To znaczy, było troszeczkę też takie niepisane zasady, że
musisz udawać, że jest wszystko dobrze przed swoim kierownikiem, żeby nie było tak, że coś idzie nie tak. Z kolei twój kierownik musiał być znowu w samych superlatywach opowiadać o rzeczach przed swoim kierownikiem, żeby rzeczy wyglądały, że są super. I tego typu kompromitacja moralna, taka korupcja moralna, była bardzo powszechnym zjawiskiem na terenie Związku Radzieckiego i ona w pewnym momencie musiała po prostu, ta szala goryczy, zostać przelana i ludzie już nie mogli dłużej ukrywać, że wszystko jest w porządku, bo wiedzieli, że nie jest w porządku. W związku z czym od najniższych szczebli aż do najwyższych ludzie zaczęli zauważać, że coś jest nie tak. Co więcej, w Politbiurze Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego średnia wieku wynosiła 71 lat, czyli ci ludzie, którzy siedzieli na samej górze, to byli 70-latkowie, czyli ludzie urodzeni w latach 20. Ludzie, którzy nie mieli żadnego nowoczesnego spojrzenia na sytuację, którzy byli takimi aparatczykami wychowanymi jeszcze za czasów Stalina i którzy tworzyli obraz państwa, które było już przestarzałe. To znaczy, zarówno pod względem propagandowym, gospodarczym, nie wiem, politycznym, dyplomatycznym, to wszystko było już takim kolosem na glinianych nogach, więc to zdegradowanie zupełne tych ludzi na samej górze wpływało też na tych ludzi niżej i tak dalej. I to się bardzo mocno później pokazało, zostało odkryte przy polityce pierestrojki i glasności Michaiła Gorbaczowa. Okej, ale czym była ta pierestrojka i glasność? Bo to już poruszyłem, już o tym powiedziałem. Dwa zdania na ten temat, bo to też zasługuje na oddzielny filmik. Pierestrojka to było przejście z gospodarki socjalistycznej do gospodarki kapitalistycznej. Glasność z kolei polegała na odpropagandyzowaniu przestrzeni publicznej i też otwarciu się na pewnego rodzaju opozycyjne myśli, to znaczy na ruchy opozycyjne, na religię, na ludzi, którzy niekoniecznie myśleli po linii partii po to, żeby ten potencjał ludzki uwolnić i utrzymać ten Związek Radziecki. Taki był zamysł Gorbaczowa, no ale o tym kiedy indziej, to nie ma dzisiaj czasu. Kolejna sprawa to było to, że ludzie zaczęli myśleć i zaczęli ogarniać, że coś jest nie tak, że na Zachodzie żyje się ludziom dość dobrze, a my tutaj głodujemy, tak naprawdę zarabiamy byle co i jest słabo. Więc od tak naprawdę końca lat 70. rozpoczynają się duże masowe strajki, takie największe, o których możemy dzisiaj sobie wspomnieć. To jest rok 78 w Gruzji, rok 80 na Białorusi i rok 86 w Kazachstanie. Takim protestem, który najbardziej wstrząsnął całą opinią publiczną, to już było po rozpoczęciu właśnie pierestrojki, po awarii w Czarnobylu. 9 kwietnia 1989 w Gruzji, w Tbilisi, odbył się dość duży protest pod parlamentem, w którym policja, no jakby wojsko, przepraszam, służby specjalne Związku Radzieckiego zabiły 16 osób. I to już był taki moment, w którym ludzie zaczęli ogarniać, że coś jest nie tak, gdzieś ta władza zachodzi za daleko i no coś tu trzeba zrobić z tym więcej. Dlatego wtedy mniej więcej rozpoczynają się dość duże protesty również w krajach bałtyckich, w Litwie, Łotwie i Estonii. I te protesty, jak wiemy, doprowadzą do tego, że te trzy państwa jako pierwsze tak naprawdę ogłoszą niepodległość od Związku Radzieckiego. W marcu 1991 roku odbywa się referendum na terenie całego Związku Radzieckiego i w tym referendum 70% osób opowiada się za tym, żeby rozwiązać Związek Radziecki i Związek Radziecki zastąpić nowym tworem, w którego skład wejść będą mogły wszystkie republiki Związku Radzieckiego. Tym tworem później powstanie, jakby zostanie Wspólnota Niepodległych Państw, WNP, o czym sobie za chwilę jeszcze powiemy. W każdym razie takie kierunki reformatorskie, liberalne nie podobają się części ludzi w radzieckiej armii. W związku z czym 19 sierpnia 1991 roku dochodzi do puczu wojskowego. Część generałów, część ludzi związanych z partią komunistyczną, z samej góry tak naprawdę, opowiedziała się za tym, żeby wrócić na stare tory. No i ten pucz, tak zwany pucz moskiewski, był zorganizowany w ten sposób, że wojsko zajęło część budynków rządowych, ale nie zajęło parlamentu. W parlamencie siedział wtedy Borys Jelcyn i Borys Jelcyn bardzo sprawnie i szybko przekształcił to miejsce w taką barykadę, w taki punkt oporu. I też Borys Jelcyn bardzo szybko skontaktował się z państwami zachodnimi, od których dostał wsparcie. I dla Jelcyna był to moment, w którym on najbardziej wygrał, jak mógł. W sensie okazał się bardzo dobrym liderem, który jest w stanie wziąć sprawę w swoje ręce i wie, jak działać.
Pucz trwał od 19 do 21 sierpnia i niestety dla tych ludzi, którzy go organizowali, został przegrany. Dlaczego? No tutaj możemy się na ten temat kłócić i o tym myślę, że kiedyś też sobie porozmawiamy w oddzielnym filmiku. Generalnie ci dowódcy tego puczu tak naprawdę nie umieli wziąć spraw w swoje ręce. To znaczy, oni umieli wynieść czołgi na ulicę, oni umieli pokrzyczeć coś tam o powrocie do starej linii partii, ale tak naprawdę nie wiedzieli, jak od tego zacząć, za co się tak naprawdę wziąć i kto powinien tym wszystkim dowodzić. Więc tutaj w tym momencie pucz zostaje zażegnany i od sierpnia tak naprawdę Związek Radziecki już się kruszy w posadach. Ostatnim elementem tego całego rozpadu, takim już totalnie ostatnią kostką domina w tym wszystkim, jest spotkanie w Wiskułach. Wiskuły leżą w Puszczy Białowieskiej, ale po stronie białoruskiej, stąd też to całe spotkanie zostało nazwane Porozumieniem Białowieskim. Tam premier Rosji, coś na kształt premiera, przewodniczący parlamentu Białorusi Stanisław Szuszkiewicz i prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk podpisują porozumienie, tak zwane właśnie Porozumienie Białowieskie, w którym ostatecznie obalają Związek Radziecki. Znaczy podpisują, że Związek Radziecki już więcej nie istnieje, w jego miejsce zostaje powołana Wspólnota Niepodległych Państw, do której każde państwo może przystąpić, jeśli chce, może nie przystępować. Docelowo chciano tam znowu zjednoczyć wszystkie państwa Związku Radzieckiego, ale odmówiły tego wstąpienia Gruzja, Litwa, Łotwa i Estonia, czyli te państwa najbardziej prozachodnie, prodemokratyczne. No i w taki sposób ten upadek Związku Radzieckiego ostatecznie miał miejsce. Do Porozumienia Białowieskiego tak naprawdę Michał Gorbaczow, który nadal jest liderem partii komunistycznej ZSRR, nic nie wiedział o tym i tak naprawdę Gorbaczow został poinformowany dopiero po fakcie, że państwo, którym rządzi, więcej nie istnieje. Ale o tym może sobie kiedyś więcej porozmawiamy na temat właśnie porozumienia białowieskiego. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Może był trochę chaotyczny, może nie dowiedzieliście się z niego tyle, ile chcieliście, ale temat, tak jak wspominałem, jest obszerny. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby Was więcej takich rzeczy nie ominęło. Napiszcie, co Wy sądzicie o rozpadzie Związku Radzieckiego, co mogło pójść lepiej, co mogło pójść gorzej. No i oczywiście dziękuję serdecznie moim patronom. Tutaj są ich nazwiska. Jeśli chcecie, możecie do nich dołączyć, klikając w link, który jest w opisie i teraz tu gdzieś, do mojego Patronite'a, gdzie możecie mnie wesprzeć jakimś groszem. Za to serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Tymczasem żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć.